Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście Wiedźmi 3 i tak. Nadal gramy jeszcze Ciri. I powiem wam, że jak gram oczywiście tą postacią teraz, gra mi lepiej chodzi, co nie? Bo jest fajniejsza postać pewnie, na to wygląda. Co nie? Ale nie. Nie, tam przecież żartuj. No chodź tu, chodź. Nie w tą stronę mi chodziło. Hehehe, widzicie jak go przestraszyłem w piruny. Okej, wyszliśmy jakoś z tego miejsca teraz. Zobaczymy co teraz będzie. Tak właśnie był. Mówię prawdę. Mhm, co się stało? O właśnie. Co się potem stało z dziewczyną? Chuj ją wie. Któryś z chłopaków zranił ją w plecy, ale ona żyje, przysięgam. O właśnie, jeszcze to. A Dudu? Co się z nim stało? O... Nie wiem, kurwa. Zniknął. Ta? Mhm. Kamień w wodę. Mam nadzieję, że... Masz jeszcze coś do powiedzenia? Mówisz prawdę. Wiedziałem ci wszystko, co wiem. Wszystko. Skrzywdziłeś dziewczynę, której szukam i torturowałeś jej przyjaciela. Napadła na mnie. Musiałem się bronić. Ja pierdolę. Błagam cię. Ja już dostałem za swoje oszczędź, proszę. No nie wiem. Kurczę, trudny wybór. A co mi tam? Musisz powiem umrzeć. Ci, jak się sprawy mają. Bo on i tak chyba mi się nie przyda tak... Szukam tej dziewczyny. Później. Jest dla mnie jak córka. No właśnie. Po prostu nie mogę puścić tego płazem. Nie! Tak. Już? Serio? Już? Po nim? Mhm. Tak szybko, no dobra, okej. Dobra. Aha, to zakończone jest zadanko. Dobra. Aha, jeszcze tutaj później zrobimy i tutaj. Dobra, na razie sobie pójdziemy do tej Pristilli. Tak? Tak jest, dobra. Dobra, co my tu jeszcze mamy? O, tu jakoś kap... No podnieś. Okej. Dobra, wychodzimy już stąd. Czekajcie, tu jeszcze mamy jakieś notatki. A, dobra. A, dobra, idziemy już stąd. Nie ma czasu. Nie ma czasu, wychodzimy sobie stąd. Czekajcie, tylko... Jak mam stąd wyjść? Czekajcie, skąd ja w ogóle wróciłem? Stąd. Tak jest, okej. Ył. Tędy? Dobra, tędy, bo nie, chyba tutaj nie ma innego wyjścia z tego miejsca, tak myślę. Tylko tędy, nie wiem, czy tędy, tędy, o właśnie. Tędy. U. Skoro już załatwiłeś swoje sprawy, czas się odwdzięczyć. Radowit nie lubi czekać, co? Nie lubi. Pójdziesz z nami. O kurde. Ups. Nie fajnie. O królewskiej mości Oxenfurt Tretogo. Perła redańskiej floty. Dzisiaj już wycofany ze służby. Ładny statek. Zanim wprowadzę cię na pokład, zostawisz tutaj broń. Kurde. Dlaczego? Ojeju. Ten okręt został ufundowany z darów szlachcianek.
Panie z najznamienitszych rodów oddały swoją biżuterię. W spontanicznym akcie patriotyzmu? Włóczęga bez domu nie zrozumie, czym jest miłość do ojczyzny. No dobra. A, to ten król jest. Jesteś. No jestem, jestem. Czego nie oczekujesz, król? Nigdy nie lubiłeś owijania w bawełnę. Chcę, żebyś znalazł dla mnie Filipę Eilhart. Swego czasu kazałem wyłupić jej oczy, ale ślepota zdaje się jej nie przeszkadzać. Moi mówcy wykryli, że pani Eilhart przybywa w ukryciu na wschód od Oxenfurtu. Wejście do schronienia obłożyła czarami, więc dostanie się do środka jest problematyczne. Wierzę, że tobie się uda. Przyprowadź mi ją. Żywo. Dobra. Filipa Eilhart. Czego ona tu szuka? Podejrzewam, że próbuje dotrzeć do dawnych przyjaciółek i odbudować loże. Być może chce się na mnie zemścić. Pani Eilhart jest bardzo wytrwała. Czasami wspominam lekcje, których mi udzielała, gdy byłem dzieckiem. Pamiętam jej nauki. Pamiętam kary, które wymierzała. W swoim okrucieństwie zawsze była subtelna i cierpliwa. Wyłupiłem jej oczy, ale nadal jest bardzo niebezpieczna, więc miej się na baczności. Rozważę tę propozycję. Byle nie za długo. Nie chcemy, żeby... Możesz odejść. Dobra. Dobra, zrobimy to zadanie. Zrobimy przecież to zadanie, co nie? Dobra, Dobra, chwila. Oczywiście będziemy śledzić się zadanie, ale to później. Aha, to jest poboczne. Nie, na razie nie, czekajcie, mieliśmy iść jeszcze do... A, do Priscilli właśnie. Bym zapomniał totalnie o tym. Dobra, wychodzimy stąd. Wracaj, skąd przyszedłeś. Gdzie jest to wyjście? Kurde, wyjście, gdzie jest wyjście z tego miejsca? Tutaj. Ojajajajaj. Tutaj? Gdzie jest to wyjście? Ej no. Kurde mole. Ejo. No dobra, ale gdzie jest to wyjście? No w piruny. Niech żyje Rado. A, tutaj. Masz tu swoją broń. Okej. Dziękuję. W życiu nie widziałem lepszej stali. To zawsze kwestia ręki. Właśnie, dobra. Aha, tu zakończone zadanie jest. Dobra, bardzo dobrze. Dobra, czekajcie, gdzie jest tu jakiś drogowskaz? Jest, tylko zaraz, wyjdźmy stąd. A, tędy, dobra. Dobra, tędy podajże, dobrze? I to chyba dobrze, na pewno. Dobra, o, mamy drogowskaz, bardzo dobrze, okej. Dobra, i tak, do... gdzie mamy iść? Czekajcie, do... tego. O, na rynek, bardzo blisko, jesteśmy już. Trochę chrypki to stan, powiem wam. Ale to mniejsza o to, co nie? Czekajcie, tu mamy jakiś... Na razie nie, zadania tego nie będziemy robić, tylko... to chyba tutaj, tak jest, dobra. Co oni to gadają, jej. Chyba przestanę tu przychodzić. Czekajcie, góra, tam jest góra. Ta muzyka bardzo fajna, co nie?
A jak? Ew, czekajcie. Tutaj ona jest, właśnie, czego ja tu wszedłem? Tutaj, kurde. O, mam, dobra, rozmawiaj. Mam plan, jak wyciągnąć Jaskra z łap łowców czarownic. Ale najpierw musimy znaleźć Dudu. Co to znowu? Nasz Doppler wcieli się w Mengego i wyda rozkaz, żeby przeniesiono Jaskra do Oxenfurtu. Genialne, ale jak? Przyjaźniłaś się z nim. Wiesz, gdzie możesz się... Dopplery nie ukrywają się gdzieś. Zazwyczaj, kiedy miał kłopoty, znikał i pojawiał się następnego dnia pod... Razem nie wrócił. Nie fajnie. A właśnie, jak długo jak znasz... Jak długo znasz Dudu? Wiem, że to dziwnie zabrzmi. Wygląda na to, że kręcił się przy mnie przez dłuższy czas pod różnymi postaciami. Wcale mu się nie dziwi. Dziękuję. Nie zorientowałam się aż do momentu, kiedy postanowił postawić wszystko na jedną kartę i podszył się pod Jaskra. A po czym poznałaś, że to nie Jaskier? Dudu nie umie śpiewać? Nie, po prostu nie mówił. Okej, dobra. Trzeba jakoś skłonić Dudu, żeby wyszedł z ukrycia. Może udałoby się zostawić mu jakąś wiadomość u przyjaciół albo... Nie jestem pewna, czy Dudu przyjaźnił się z kimkolwiek poza Jaskrem i trupą Iryny Renard. Całe... Czyli lubił przebywać... Tak. Właściwie jestem zdziwiona, że do nas nie przyszedł po tym wszystkim. Skoro aktor... Oczywiście! Wystarczy, że wspomnisz o Dudu, Iry... O właśnie. Możemy wykorzystać przedstawienie. Gdyby wpleść w tekst którejś ze sztuk wiadomość dla Dudu, że udałoby się go wywabić z kryjówki. Pomysł nie jest zły, ale parę wersji... Poza tym, czy naprawdę myślisz, że Dudu umila sobie teraz czas, chodząc... To co proponujesz? Musimy napisać całą sztukę. Coś nowego, coś, o czym całe miasto będzie mówić. Jeśli chcesz... Nie wiem, czy się nadaje. Nie wiem, czy nadaje się do pisania sztuk. Ale będzie szybciej, jeśli mi pomożesz. Dobra. Możemy się teraz ze... Masz już jakiś pomysł? O, właściwie... Bo wiesz, najważniejsze, żeby wyraźnie przekazać Dudu, że... To musi być absolutnie jasne przesłanie. Ale oczywiście głęboko zintegrowane z efektem dramaturgicznym. A to znaczy, że potrzebujemy odpowiedniej struktury scenicznej. Rozumiesz? Tak. Tak, wszystko jasne. Teraz musimy znaleźć odpowiednią formę wyrazu. Może o kondotierach z powis. O, już wiem. Lorenzo Molla. Wiesz, opowieść o przystojnym alebek i Dopplerze, któremu udało się go przechytrzyć. Teraz, który z kolei zrobi wszystko, by ratować sw... Kurde, nie wiem. A wymyślmy coś innego. Musimy wymyślić coś innego. Za współczesne? Mam! Już wiem! Wystawimy historię o Jerzu z Erlenwaldu. Potajemne zaręczyny, klątwy. Ale... I wszystko dobrze się kończy. No! Nie wiem, kurde, czy dobrze w ogóle... Dobrze rozważa... Dobrze... Czy dobrze rozważam... Te, wiecie... Te opcje z nim... Z nią... Dasz mi w ogóle... O co ci chodzi? Na ty... Czyli twoje. No tak! W końcu to ja się... Ale ty oczywiście też masz swój... Dobra. Musimy mieć dobry... Musimy wymyślić dobry tytuł. To... Mam już kilka pomysłów, może coś ci... Naprawdę tym razem weźmiesz pod... Oczywiście! Przecież pra... Mam na razie dwa pomysły. Ocalenie Dopplera i Zmiennik Wybawiony albo Triumf Wiedźmina. Który ci się bardziej podoba? Kurde, powiem wam, że sam nie wiem. A niech będzie to Zmiennik już... Zmiennik Wybawiony albo Triumf Wiedźmina. Jest tylko jeden problem. W historii o Pawetcie i Zaklętym Jeżu nie ma żadnych... Nie szkodzi. Zamienimy... Właściwie myślałam o dramacie, ale jeśli wolisz... Niech będzie dramat. O, jeszcze lat... Masz rację. Niech będzie. W takim razie zabieram się do... W porządku. Skoro nie potrzebujesz pomocy przy pisaniu. Geralt, czekaj. Rym do Wiedźmina? Wołowina? O, już napisałaś? Szybko. Skończyłam.
Gdybym miała więcej czasu, zrobiłabym z tego małe arcydzieło, ale... Ale nie mamy czasu. Jak? Wiadomość? Myślałem, że wpleciesz do tekstu coś w rodzaju przyjdź do zimorodka albo... Ale to zupełnie nie pasuje. Przecież napisałaś ją specjalnie po to, żeby... nawiązać kontakt z Dudu. No dobrze, to jak to sobie wyobrażasz? Nie wiem. Poznamy go po bliźni, ale... Wiesz, gdzie ją znaleźć. Jej trupa występuje w zaułku. Dołącz do nas później. Zanieś sztukę do Riny. Rina... Co? Renardę, kurde. Się pogubiłem, powiem wam. Dobra. V. No dobra. Okej, zanieśmy tę sztukę. Co ty wyczyniasz? Co to jest? Jakieś kurde... Jakaś skrytka czy co? Dobra, zanieś sztukę dla tej osoby. Tędy będzie bliżej, co nie? Jestem Wiedźminem! Ta... Ta i co jeszcze? No to fajnie, że jesteś Wiedźminem. Bardzo dobry pomysł wymyśliłeś, chłopcze. Czy ja cię skądś znam? Nie wiem. A ty gdzie? Tam ku... Tu występuje trupa madame i... Ta. Ale wpuszczam tylko... To... Dać bilecik? No tak. Podobno nie ma tam... Ale bilecik... Dać bilecik? Tak. Tak. Masz. Jeno nie włoś nikomu w oczy. Bo te aktory... Dobra. Było już pewnie dobrze, ale... Co ty jak to mówią? Bardzo szybko. Madame Irina, czy moglibyśmy porozmawiać? Geralt z Rivii. Jaskier, tyle nam o to... Przyszedł z tobą? Nie. Nie, ale mam nadzieję, że niedługo się tu pojawi. A w takim razie chodźmy porozmawiać do mojej kwatery. Na tyłach teatru. Tam nikt nie będzie nam przeszkadzać. Jak mogę ci pomóc? Dudu i Jaskier ostatnio się u nas nie pokazywali. Właśnie, chciałbym wystawić sztukę teatralną, coś co ściągnie tłumy do waszego teatru. Rozumiem. Chcecie, żeby Dudu usłyszał o przedstawieniu. Czyli to ma być jakaś zupełnie nowa sztuka? Priscilla, sztuka jest już gotowa. To brzmi nieźle. Chętnie rzucę okiem na tekst. Zajmiesz się tym? Jak mam pomóc w nagłym... Jeśli chcemy, żeby usłyszało o tym całe... Co to za maskomule? Co to jest? To grupa ulicznych artystów. Jeśli oni będą zapowiadać tę sztukę, dowiedzą się o niej na... Gdzie mogę ich znaleźć? Kiedyś wynajmowali kwaterę na Okrawkach, w kamienicy przy parku, ale nie wiem, czy dalej tam są. Ostatnio nie pokazują się na mieście. Może wycofali się z interesu? Sprawdzę, czy zgod... A jeszcze tutaj. Domyślam się, że sztuka o Dopplerach może być kontrowersyjna, ale żeby od razu wynajmować ochronę? Nie wiem, czy często bywasz na przedstawieniach, ale publiczność w Nowigradzie uchodzi... Zgniłe jabłka, Raczej topory, maczety i cegły. A, cygłami rzucają siebie, tak? Znasz kogoś... Może rozejrzyj się w dokach? Tam zawsze kręci się kilku takich, co za parę koron podejmą... Dobra, dzięki, do zobaczenia. Dzięki za pomoc. Do zobaczenia. Okej, to najpierw zrobimy... Dajcie żyć. Czekajcie. Zaraz, na razie sobie zrobimy to. Albo... To jest bliżej, co nie? Nie, na razie pójdziemy jednak tutaj. Udaj się do doków. Właśnie, zwerbuj ochroniarzy, okej. I błam. Tutaj zrobimy sobie najpierw do doków, tak? Trzeba pójść, okej. Doki. Waki doki.
Dobra, tu mam jakieś zadanie, ale to sobie później zrobimy. Dobra, na razie tym się zajmiemy, później zrobimy sobie to zadanie, co tu jest tym wykrzyknikiem. Dobra, teraz którędy? Tędy? Okej. Ja się troszeczkę. Zobaczymy, czy będą jacyś ochroniarze w ogóle tutaj są, nie? Do znalezienia w tych dokach. Zobaczymy, a później później pójdziemy zwerbować tych kuglarzy, co nie jest trupy maskonury. Doki w Nowigradzie, o. Chociaż zwiedzimy, kurczę, miejsce tutaj. Te doki zwiedzimy chociaż, bo tu chyba jeszcze nie byłem w ogóle. Tak mi się wydaje. Tu jacyś trzech. Widać. Widać, jaki jesteś zajęty, bardzo. O, dobra. Ładna walka, niezła praca. Przyszedłeś zmierzyć się ze mną, Alka. Wiedźmin przeciw bestii z Metiny. Chcę was zatrudnić do ochrony. Mamy się z kimś napierdalać? Macie przypilnować, żeby nikt się nie napierdalał pod sceną. Trafiłeś pod zły adres. Dobrze zapłacę. A bo ja wiem. Nie wykluczam. Wiem z dobrego źródła, że wróg... Chcesz napierdalać? Chcę. Daj pieniądze i nie martw się o resztę. Okej. A, jeszcze tutaj te kuglarzy trzeba znaleźć jeszcze. Tutaj zrobimy opcjonalnie, bo to chyba jest... Chyba... No zrobimy też to, żeby nie było, wiecie, nieudane. Wolę zrobić wszystkie, niż później mieć znowuż nieudane zadanie, co nie? I tak mamy już 3 nieudane, do tej pory oczywiście. Nie wiem, jak to będzie, jeszcze się potoczy później. Kurczę. Ale dobra, na razie jesteśmy pod kontrolą, co nie? Z tymi zadankami. Ale nie chcę, żeby było tak jak, kurczę... Tak jak było w dwójce, że mieliśmy też chyba kilka zadań nieudanych, jak pamiętam jeszcze bardzo dobrze. I to właśnie był problem, powiem wam. Czekajcie, tędy się da się przejść, da się, okej. Na razie z nią nie gadam. Na razie nie, dam spokój z nią na razie. Na razie pójdziemy jeszcze do tych kuglarzów. Jak się to mówi na nich. Zobaczymy, co w ogóle będzie. Czy zwerbujemy ich, czy nie. Bo nie wiadomo, jak to będzie jeszcze. A później porozwijamy z nią, to z Rino. Nie, ja mam dużo kasy, wiesz o tym, ziomuś? Ile ja mam w ogóle? 1300, wow. To niedobrze. A co tam, ja tam kasą się nie przyjmuję i tak mamy dużo. Dobra, tędy? Dobra. No to idźcie do roboty, jak nie macie pieniędzy tutaj. Widzicie to, co ja? Okej, jesteśmy. Ładna melodia, tylko strasznie smutna. W takim razie oddaję mój nastrój. Właśnie. Szukam maskonurów. Dobrze trafiłem? Nie mamy na czynsz. Daj nam spokój. Chyba zaszła jakaś pomyłka.
Przepraszam. Myślałam, że właściciel kamienicy najął kolejnego oprycha, żeby zmusił nas do... Nie chcę od was żadnych pieniędzy, wręcz przeciwnie. Jestem gotów wam zapłacić. Och, obawiam się, że to niemożliwe. Od czasu, kiedy zaśpiewaliśmy Co to za jedni? Zwykłe oprychy na żołdzie... Grozili Nisli. Powiedzieli, że przydną jej szpiczaste uszy. Nie pozwalają nam występować. Zmieniają gabiów, niszczą instrumenty, a ostatnio bez... No dobrze. A pomożecie mi z tą sztuką, jeśli załatwię, żeby... Oczywiście, że tak, ale to nie będzie łatwo. Spokojnie, są inni. Okej, pozbądź się zbirów stojących. Dobra, gdzie oni są w ogóle? Tutaj jacyś. Powtórz to powiedziałem. Ja nic nie mówiłem. To wy jesteście. Ej, gruby, patrzaj no. Zdaje mnie się... Ano ma. Widać mu matkę koty na dachu dupczyli. Czego szukasz w mieście wiecznego? Zostawcie maskot... Te gnidy, co obraziły hierarchę Hemerfarta? Co go od kurwiarzy wyzwały? Prędzej nasz... Niech no tylko zejdą, poety niedojebane. W dupy im te flety powsadzam, bluźnierco. Wtedy co piardną, to nową melodyjkę zagrają. Zapłacę wam, a wy stąd... Dobra, tam. Ale i tak nie ruszymy tu. No może tylko Johans. Nie lubię, jak się... No i co, pobije... Jakbyś zgadł. Jakbyś zgadł. No to chodźcie, pobijemy się. No to lepiej się uspokójcie. Ale im dałeś popalić. Ach, to było piękne. Raz, dwa, przez plecy. I w łeb. Wreszcie będę mogła wyjść z domu, nie naciągając kaptura na głowę. Bez przesady. Ależ jest! I dobrze pamiętam, co obiecaliśmy w zamian za pomoc. Będzie... Ile za to chcecie? Nic. Ty pomogłeś nam, bo teraz my pomożemy tobie. Co? Przygotujemy się szybko i ruszamy na ulicę. Okej. Dobra. Dobra, lecimy do tej Iriny teraz. Dobra. Dobra, lecimy. Nie ma czasu przecież, w co nie? Lecimy. Kiedy ostatni raz moisz włosy? Co? W tym chlebie co? Co? Myj się bobki, Boże. A to są rodzynki. Kurde, jakie teksty tu mają. Kurcze, ci ludzie, co nie? O kurde! Czego się palisz? Ty, ziomuś! Kurde! No, zabijaka pewnie. Pewnie, że zabijaka, kurcze. Pewnie. Dobra, gdzie ty jesteś? Jesteś, okej. O, jesteś! Udało mi się nająć ochroniarza. Świetnie. Omówmy tekst. To jest... Byłam gotowa narazić się na kompromitację dla Dudu. Wiem już nawet, kogo obsadzić w rolach sługi, wiedźmina i królowej. Ale za... Kto zagra wiedźmina? To amator, nie pracowałam z nim jeszcze. Ale jestem prze... Rozumiem, że niedawno do... Poniekąd. No nie udawaj, że nie wiesz, o kim mówię. Chodzi o ciebie. To dobry pomysł. Niech będzie już. Pomysł. Nie sądzę, żeby udało mi się porwać publiczność, ale naj... Ale postarasz się wypaść... No nauczę się już. Postaram się. Pogadaj... O właśnie. Zastanówmy się nad... Księżniczko, o. Zastanówmy się nad księżniczką, to... Priscilla to dosyć oczywisty wybór, jest tu...
A niech zagra tam. Niech zagra Priscil. Zwraca większą uwagę. Pogadajmy o roli księcia. Kogo widzisz w roli? Waham się między dwoma kandydatami. Bezpiecznie byłoby wziąć Abel... Jaka jest druga? Maxim Bollier. To wspaniale... Niech będzie już ten... Weźmy tego Abelarda. Wolę solidnego rzemieślnika od nieprzewidywania. Masz rację. Cały ten projekt... Obsadę mam... Na to wygląda. Jesteś gotowy rzu... Możemy zaczynać już. Przejrzałem tekst, zanim do ciebie przyszedłem. No, to nie traćmy. Dobra, zobaczymy, może zapamiętam ten tekst. Dalton? Co tu robi? O, cześć. Słyszałem od Prescindii, że macie wystawiać sztukę. No. Nie główną. I pomyślałem sobie, że nie mogę przepuścić czegoś tak. Chodźmy już, Geralt. Musisz się skupić przed... Powodzenie. Zoltan jak zwykle ucieszy. Dobra. Panowie! Cni obywatele świętego miasta Nowigrad! Witajcie! Zapraszamy na poruszającą historię pod tytułem Zmiennik Wybawiony albo Triumf Wiedźmina! Wystąpią w niej Wiedźmin Geralt, grający sam siebie, Katarina jako królowa, Leo Ribe jako podły sługa. Księcia wcieli się weteran nowigradzkiej sceny Abelard Ryza w roli księżniczki. Ujrzycie zaś prześliczną, przeuroczą trubaturkę o słowiczym głosie Priscille! Praktycznie wszyscy wstali. Bardzo dobrze. Ale też jestem zadowolony, bo praktycznie pierwszy raz w Wiedźminie coś takiego dodali, co nie? Przedstawienie, kurczę, samemu można... pokazać, co nie? Królowo, ten pogromca potworów, któregoś była łaskawa wezwać, pokornie czeka w korytarzu. Wprowadź go! Chętnie się z nim rozmówię. Bez niego nie odwiodę córy od złego mariażu. Wiedźminie! Wzywam cię w arcy delikatnej sprawie. Wiem, że potwór jakowyś pojawi się dziś na zabawie. Bądź czujny, gdy bestia się pojawi, ukróć ją o głowę. A poznasz, co znaczy wdzięczność królowej. Zabijam potwory z przyjemnością i odznaczam się nieludzką jurnością. Oj. Czyż Bodnowa? Łyknął haczyk, plan się uda, to bezsporne. Na balu sprawie, by luby twej córki. Nie wiem, czy to tak miało być, formę. Czy to pomyliłem się, wówczas nie wiem. To pewne, głupi wiedźmin go zasiecze. A inni goście wezmą potwora na miecze. Żałować będzie kochanka me dziecię. Ale księżniczka nie może wyjść za potwora, jak wiecie. No dobra, co tu będzie się działo? Zebraliśmy się tu z radosnej przyczyny. Dziś odbędą się księżniczki z rękowiny. A potwora ani widu, ani słychu. Może schował się w spiżarce, bądź na strychu. Czyżby to ten Dudu jest? Jestem ciekaw. O, ukochana! Długo skrywaliśmy nasze gorące uczucie. Spotykaliśmy się ukradkiem, nocą, przed pianiem kogucem. Starczy już sekretów. Proszę cię, Luba, o rękę.
bądźmy razem na wieki. Skończmy serc udrękę. Zgadzam się, ukochany. Zgadzam. Moment. Tradycja nakazuje, by narzeczeni winem toast wznieśli. Zróbcie to, albo szczęście wasze pradawna klątwa przekreśli. Strata! To nie wino, tylko srebrem zaprawiona mikstura! Zaraz wszystkim objawi się prawdziwa ma natura! Ludzie, to nie książę, lecz Doppler pod jego postacią. O kurde. Ratuj się kto może, kryjcie się i zatkajcie uszy, naciąg. To potwór, o którym mówiłam, wiedźminie. Bij, zabij, aż krwią jego ziemia spłynie. Przestańcie. Potwór czy nie, ja go kocham. Chować miecze, bać się Dopplera to głupota. Zaręczam, to zupełnie nieszkodliwa istota. Pamiętajcie, nie wygląd bestie czyni, ludzie. Lecz podły charakter, właściwy temu słudze. Masz rację, wiedźminie, to sługi podszepty nasunęły mi na myśl takie podłe koncepty. Jak się fajnie tromowało. Oszczędź Dopplera, niechaj będzie mym zięciem. Człowiek czy nie, ważne, że córa kocha go namiętnie. Morał tej historii, dobrzy ludzie, jest taki. Kochajcie Dopplera. Kochajcie Dopplery, a także małże i raki. Zmienię w tobie. Każdy Doppler ma przyjaciela. Oj, to chyba nie tak miało wyglądać. Na podłego sługę czeka teraz najciemniejsza. Straż! Wezwijcie straż! Niech wyprowadzi stąd tego zdrajcę. Hola, nie słyszeliście rozkazu księżniczki? Zapraszamy! Panie władzo, no już, dawajcie na scenę. Zakujcie tego zdrajcę w dyby. No idź, idź, idź. Oj, się chyba boisz. Nie bój się. Wszyscy potem żyli długo i szczęśliwie. Wkrótce potem Doppler i księżniczka ślub wzięli, a na czas wesela nawet sługę wypuszczono z celi. Miejsce Dopplerów jest na stosie, palić ich trzeba! Dobrze mówi, co wy aktory nie znacie przykazań wiecznego ognia? Bluźniercy, szacunku do wiary trzeba ich nauczyć. Ej wy tam, siadać i klaskać, bo w pierdol spuszczę! Co? Zaraz zobaczymy, kto tu komu w pierdol spuści. Wstawać, bracia! Najebać im! W imię kościoła! Pomóżcie, panie wiedźmin, sami im rady nie damy! Zgij, durniu! Nie właśnie mu pan wie! Nie! Zostawcie go! Nie! Kurde, nie, to trochę... Okej. Okay. Chamstwo wszędzie. No. Ruszasz w drogę? Czy z nami zostaniesz? Bezpiecznie jesteś.
Okej. Geralt, jak wam się udało mnie rozpoznać? Witaj, Dudu. Słyszałem, jaką skurwiel zostawił ci pamiątkę na twarzy. Czyli wiesz o wszystkim. Spotkałeś Ciri? Nie, ciągle jej szukamy. Geralt! Świetnie ci poszło. Już dawno się tak nie uśmiałem. Jak opowiem chłopakom, to nie uwierzą. Możesz mi wyjaśnić, jak udało wam się z Jaskrem narazić jednocześnie Rojvenowi, Skurwielowi i Straży Świątynnej? Nie tak to planowaliśmy. Jak? A po kolei gadamy z nim. Wróciła po ciebie do Skurwiela. Jak udało ci się potem uciec? Chciałem biec za nią, ale pewnie bym jej tylko zawadzał. Krzyknęła, żebym zmienił postać i znikał stamtąd. Szukałem ich po tym, Ciri i Jaskra, ale jakby wyparowali. Wystraszyłem się i codziennie podszywałem się pod kogoś innego. Zastanawiałem się nawet, czy nie powinienem zmienić się w Ciri, żeby zmylić tych, którzy jej szukali, ale... Ej, że... Czekaj, no, cudaku. Geralt, a kiedyś ty ostatnio widział Cyrillę, he? Tak, dawno. No ja też. Teraz to duża pannica musi z niej być. Dudu, zrób nam przysługę i zmień się w nią. Na chwilę. Geralt? No, niech będzie, Zoltan tak, będzie się wkurzył na mnie. Czy na Geralta. No dobra, zmień się chociaż na chwilkę. Dudu. Wow. O proszę, jak... O. O kurczę. Trochę dziwnie się czuję, kiedy tak wlepiacie we mnie gały. Już? Tak, wystarczy. To był zły pomysł. Ale chyba nie gniewasz się na mnie, Geralt, co? Nie. No to mi ulżyło. A co z Jaskrem? Udało wam się go znaleźć? Dorwali go łowcy czarownic, ale... Już dobre wiadomości. Twoją pomocą możemy... Najpierw o to może. Menge nie żyje. Ech, dobrze, że ktoś go w końcu załatwił. Chociaż pewnie na jego miejsce przyjdzie ktoś podobny, o ile nie gorszy. Niekoniecznie. Czuję w kościach... O czym on mówi? Nie wiem. Z twoją pomocą możemy uwolnić Jaskę. I co miałbym zrobić? Będziesz musiał podszyć się pod Mengego i wydać rozkaz przeniesienia Jaska do Oxenfurtu. A potem my urządzimy zasadzkę w wąwozie i odbije... Zaraz, chwila, jak ja mam wejść w rolę Mengego? Nie wiem nawet, gdzie trzymają Jaskra. O właśnie. Nikt nie wie, że Menge nie żyje, więc nie musisz... Nikt nie wie. Poza wami. Czyżbyś miał coś wspólnego z pożarem w ko... Powiedzmy, tak. Że byłem w pobliżu. Żałuję, że tego nie widziałem. Jaskier jest, o właśnie. Jaskier jest przetrzymywany na Wyspie Świątynnej. Sam będziesz musiał ustalić, gdzie dokładnie. A co, jeśli to wyda im się podejrzane i Założę się, że nikt nigdy nie zadawał dowódcy łowców czarownic zbyt wielu pytań. Poza tym jesteś Dopplerem, nie? I jeszcze podobno aktorem. Dasz sobie radę w każdej... Jeśli zrobi się gorąco, możesz na przykład pójść za róg i zamienić się w cyzatą babę, albo pojadę w kawkę. Nie w ty... Jasne. Dzięki. Poradzisz sobie. Wszyscy myślą, że Menge zaginął, więc możesz opowiedzieć im dowolną historyjkę. Moi chłopcy przygotują zasadzkę w wąwozie. Geralt do nas dołączy i będziemy czekać na wieści. Ale jak mam się z wami skontaktować jako Menge i przekazać, że konwój wyrusza? Będziesz musiał coś wymyślić. Zmień się w gołębie pocztowego albo coś. No, wszystko jasne? Dudu, jazda na Wyspę Świątynną. Ja idę zwołać drużynę i czekamy na ciebie, Geralt. Tak,
Do zobaczenia w wąwozie. Zaraz, chwila. A co potem? Nie oczekujecie chyba, że zostanę na stanowisku jak Chapelle i tylko od czasu do czasu kogoś spalę dla zachowania pozorów? Nie. Oczekujemy, że po wszystkim przyjdziesz do szałwi i rozmarynu, gdzie wszyscy się spotkamy. I narąbiemy jak dzikie borsuki. No, ustalone? To do roboty. Okej, dobre. Oj, Geralt, Geralt. To już chyba mnie by lepiej poszło z polowaniem na potwory niż tobie z graniem. Może, ale lepiej nie próbuj. A jak ogólnie oceniasz nasze przedstawienie? Publiczność chyba nie wszystko dobrze zrozumiała, ale to normalne. Ważne, że dzięki maskonurom przyszło naprawdę dobrze, że wybrałeś Abelarda do roli księcia. Maksym pewnie by zapomniał o premierze albo przyszedł... Proszę, to twoja garza. Muszę przyznać, że... W Kermoren. Minimum środków wyrazu, maksymalny efekt. Okej, dobra, spotkaj się. Nie, tego na razie nie będziemy robić. Czekajcie, co my tu mamy w ogóle do zrobienia, tak? Nie, tego na razie nie będziemy robić. Poboczne, czekajcie, pobocznych mamy troszeczkę niestety. Czekajcie. Mamy tak, raz, dwa, trzy zadania mamy. O kurczę, trochę dużo. Dobra, wiedźmińskie mamy tylko tyle. Okej. Poszukiwania mamy tylko tyle. Dobra, okej. Nieukończonych mamy tylko 3. No dobra. Pewnie w kolejnym odcinku zajmiemy się... Pewnie zajmiemy się tymi 3 zadaniami, jak się uda. Tylko nie wiem jeszcze, jak to będzie z długością tych zadań pobocznych, co nie? Zobaczymy jeszcze, jak to będzie, co nie? Pewnie o to zrobimy najpierw. Spotkamy się z Triss. O, to bardzo, a nawet bardzo blisko jest. Możesz uciec przed sztormem, ale nie przed... Ruszasz w drogę? Czy z nami zostaniesz? Bezpiecznie, jak jesteś w pobliżu. Kurde balans, groźny z ciebie jegomość. No pewnie. Pewnie, pewnie. No dobrze, moi drodzy. To tutaj sobie zakończę odcineczek i oczywiście się widzimy... Oczywiście w kolejnym materiale. Cześć!